Bóg jest żywy, a my doświadczyliśmy Jego łaski i chcemy doświadczać kolejnych łask, które Bóg ma dla nas. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie, wierzę, że dzisiejsze nabożeństwo będzie takim miejscem, będzie takim czasem, w którym weźmiemy coś od Boga. Dużo zależy od nas, nie wszystko, ale dużo zależy od nas, to znaczy na ile, jakie mamy nastawienie dzisiaj, na ile chcemy wziąć od Boga, na ile jesteśmy gotowi wsłuchać się w Boże Słowo, w te pieśni, które będziemy słuchać, zaangażować swoje serce w uwielbienie. Jak będziesz w stanie zaangażować swoje serce w uwielbienie Boga, w słuchanie Słowa Bożego, to Bóg odpowie na to swoim objawieniem. Objawi Ci pewne rzeczy, pokaże Ci pewne rzeczy. Więc zaangażuj swoje serce w to wszystko, a nie będzie to stracony czas, ale będzie to czas, w którym doświadczymy Boga. Tak, tam drzwi można zamknąć od dzieci, bo jeszcze nie ma szkółki niedzielnej i w związku z tym jest trochę głośniej. Psalm 31. Fragment tego psalmu, pierwszych 8 wersetów chciałbym, żebyśmy przeczytali. Niech on, ten fragment nas zachęci do tego, żeby Bogu oddać chwałę i cześć. Tak, wszystkie telefony też można wyłączyć, żeby nam już nie przeszkadzały. Psalm 31. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy. Posłuchajcie. W Tobie, Panie, szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu. Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie, nakłon ku mnie ucho swoje, śpiesznie ocal mnie, bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić. Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie prowadził i wiódł. Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie, boś Ty schronieniem moim. W ręce Twoje polecam ducha mego. Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny. Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany. Ja jednak ufam Panu. Raduję się i weselę łaską Twoją, gdyż wejrzałeś na niedolę moją, poznałeś utrapienie duszy mojej. Módlmy się. Powstań. Boże, wielbimy Ciebie, wywyższamy Twoje święte imię. Do Ciebie przychodzimy dzisiaj z naszymi modlitwami. Do Ciebie przychodzimy z naszym uwielbieniem. Do Ciebie przychodzimy z chwałą w naszym sercu. Przychodzimy tutaj, aby wielbić Ciebie, aby opiewać Twoją wielkość, aby cieszyć się naszym Bogiem. Tobą chcemy się cieszyć, Panie. Wywyższamy Ciebie. Aleluja.
Wielbimy, Panie, uwielbiamy Twoje święte imię. Panie, bo ono jest piękne, bo ono jest wielkie, bo ono jest potężne. Naszemu Bogu chcemy grać, naszemu Panu chcemy śpiewać, opowiadać o Jego wielkości, opowiadać o Jego mocy. Śpiewajmy. Alleluja. Panu naszemu pieśni grajcie. Przychodzimy, nasz Panie, aby oddać Ci chwałę, aby złożyć Ci hołd, ponieważ Ty jesteś naszym Bogiem, ponieważ Ty jesteś Bogiem prawdziwym, ponieważ Ty jesteś Bogiem żywym, którego chcemy chwalić i wywyższać, którego chcemy uwielbiać, ponieważ w Tobie jest nasza siła, potęga i moc, ponieważ w Tobie jest nasz ratunek, ponieważ w Tobie jest nasze uratowanie. Ty, który jesteś naszym Bogiem, Ty, który jesteś naszym Panem, Ty, który jesteś Bogiem żywym, Bogiem prawdziwym, do Ciebie przychodzimy z chwałą i z czcią, do Ciebie przychodzimy z dziękczynieniem, ze słowami tej pieśni, Panie, która chcemy, aby była naszą modlitwą. Wysławiamy Ciebie, Panie, uwielbiamy Twoje święte imię. Alleluja. Chwała Ci, Boże. Oh.
Panie, o tych, którzy potrzebują Twojego podniesienia. Do takiego Boga chcemy doświadczać. Takiego Króla chcemy doświadczać, Panie. Aleluja. Chwała Ci, Najwyższy Boże. Panie, Ty jesteś naszym uzdrowieniem. Ty jesteś tym, który nas podnosi i uzdrawia. Aleluja, Panie. Bracia i siostry, modliliśmy się także o uzdrowienie przez ostatnie dwa dni, kiedy byli nasi goście w piątek i sobotę. W piątek modliliśmy się m.in. o rękę siostry Moniki, która została uzdrowiona na koncercie w sobotę, w czwartek, a w piątek modliliśmy się o m.in. Zenona, który dzisiaj w nocy, widzicie, przyszedł po całej nocy już bez kuli, bez niczego, co bez tych wszystkich dolegliwości, które przez parę tygodni doświadczał. To była modlitwa tam na koncercie w Drawsku Pomorskim. To jest także świadectwo Bożego działania. Dzisiaj jest jeszcze Kasia o kulach przyszła. Jest jeszcze nasza siostra też o kulach przyszła. Będziemy się modlić. Także o nie, a Bóg będzie odpowiadał. Jeśli też potrzebujesz uzdrowienia, jeśli też potrzebujesz, żeby się o Ciebie modlić, będziemy teraz śpiewać kolejną pieśń. Zapraszam, wyjdź tutaj na środek. Będziemy się modlić. Ja poproszę także starszych diakonów do tego, żeby nam pomóc. Marek, siostrę Marię, siostrę Helenę. Będziemy się modlić o tych, którzy potrzebują uzdrowienia, potrzebują Bożego dotyku. Ci, którzy takiej modlitwy chcą, wyjdźcie na środek. Wszyscy módlcie się, uwielbiajmy Pana. Yeah.
Panie, niech będzie uzdrowiona, Panie. Niech Twój Duch, Panie, stąpi teraz, Panie. Niech moc Najwyższego wypełni ją teraz, Panie. Niech łaska Twoja, Panie, przenika ją teraz w imieniu Jezusa. Oh,
nie będzie Panie, nas robił. Ufaj Bóg, kościele w każdym razie. Miłości, że nie słychać już. Otwieram dzisiaj serce, myśli.
Tak, Panie, chcemy śpiewać w Twojej miłości. Chcemy jej doświadczać, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za Twój dotyk, za Twoje działanie, Boże, za Twoją cudowną moc. Tobie chwała, Tobie cześć. Alleluja. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Dzisiaj wieczerze Pańską będziemy mieli na końcu nabożeństwa. Teraz zbierzemy kolektę, poprosimy tylko dzieci, aby nam usłużyły. I pomodlimy się o to, co zbierzemy. Poprosimy brata Zenona, aby poprowadził nas w tej modlitwie. To będzie modlitwa Ołtarz Boże, błogosławieństwo dla nas, dla naszego zboru. Ja dziękuję, powiem tylko tak, dziękuję Wam, kochani, także za Waszą ofiarność, za to wszystko, co robicie też w tej sferze finansowej dla naszego zboru. Dziękuję tym wszystkim osobom, które regularnie łożą nam potrzeby. Ostatnie dni tej złożonej ewangelizacji to także koszty, ale dobrze jest złożyć na potrzeby ewangelizacji, dobrze jest złożyć na Boże dzieło, bo dzięki także naszej ofiarności możemy robić takie rzeczy, jak chociażby te koncerty, które trwają, które organizowaliśmy w Drawsku, w Świdwinie, w Lipianach. To wszystko, to są także koszty, to jest także czas, ale to są także pieniądze i za to Wam dziękuję, za to, że pamiętacie. Pamiętajcie na przyszłość także o tym. Módlmy się. Wszechmogący Jezu, błogosław ten dzień i ten zamiar i za Bogu, abyśmy Wszechmogący Jezu dopomnił nam, abyśmy mogli złożyć się na wielkie dzieło. Byś powiedział chodnemu dawcy Bóg miły, uczyń, abyśmy nie mogli szczęśliwie zebrać na to wielkie dzieło, a to za wszystko będzie chwała na wieki. Amen. Amen. Zbierzmy kolektę. To właśnie tak przy okazji, kochani, bardzo Wam dziękuję tym wszystkim osobom, które się zaangażowały w przyjazd naszych gości z Wielkiej Brytanii. Bez Was, bez Waszego zaangażowania to wszystko nie mogłoby mieć miejsce, więc przede wszystkim były potrzebne pieniądze w dużej mierze na to, żeby ich przywieźć, żeby wynająć busa z Goleniowa, z lotniska do Świdwina i po to, żeby ich odprawić ze Świdwina do Szczecina. To właściwie był największy koszt taki finansowy tego przedsięwzięcia, ponieważ musieliśmy poprosić po prostu firmę, wynająć firmę transportową. Natomiast wszystko inne opierało się na Waszej pracy i na Waszym zaangażowaniu. I za co Wam serdecznie dziękuję tłumaczom, czyli Małgosi, mojej żonie, Maci, Natalce, bez nich te wszystkie rzeczy w czasie przygotowania, także po ewangelizacji, rozmowy z ludźmi nie mogłyby mieć miejsca. Dziękuję wszystkim tym, którzy przygotowali posiłki, obiady, śniadania, kolacje, Gosi, głównie Gosi Kołodziej, Patrycji, które to wszystko robiły, ale także Natalka, Magda, Wasia, mam nadzieję, Monika, tak, przede wszystkim Moniki Pierogi także królowały, tak. Osoby, które przygotowywały. Także nasze, te wszystkim osobom, które przygotowały jakieś sałatki, siostra Alina, Basia. Jedzenie było pyszne, Anglicy byli zakochani, w niebo wzięci takich rzeczy. Oni tam nie jedzą, biedni ludzie po prostu, mówię Wam. Jeśli chodzi o to jedzenie, to jest tragedia narodowa, no ale coś. W każdym razie logistyka to jest też rzecz, która nam ułatwiła całą pracę, czyli firma transportowa, która nam tutaj przywiozła naszych gości i odwiozła do Szczecina, ale także dziękuję Krzyszkowi Jurgiewiczowi, Łukaszowi, którzy też, Basi, tym wszystkim osobom, którzy też swoje prywatne samochody zaangażowali, żeby przywieźć sprzęt, odwieźć gości i tak dalej. To wszystko wymagało Waszego zaangażowania. No, nie wiem, czy coś, mam nadzieję, że nikogo nie ominąłem, jeśli tak, to bardzo Was przepraszam, tym wszystkim, którzy byli, którzy zaangażowali się, którzy przyprowadzili osoby z zewnątrz, to po to robiliśmy, żebyśmy mogli te ewangelizacje, żebyśmy mogli zaprosić osoby z zewnątrz,
aby one mogły usłyszeć Ewangelię, doświadczyć Bożej obecności. Bez Waszej obecności, bez Waszej ofiarności też, bez Waszych finansów nie moglibyśmy tego wszystkiego zrobić. To wszystko jeszcze trwa. Nasi goście są, pojechali wczoraj rano o godzinie 10 wyjechali do Szczecina. Więc u nas byli czwartek, piątek, sobota, to były takie dosyć ciężkie dni dla mnie. Spałem po 4 godziny czasami, ale naprawdę to był też fajny, wspaniały czas. Pojechali dzisiaj w sobotę, wyprawiliśmy ich do Szczecina o 12:00, tam odebrał ich pastor Henryk Kowaliński. I właściwie mają dzisiaj, wczoraj mieli koncert w Szczecinie, jeden dzisiaj mają wieczorem, dzisiaj rano nabożeństwo z Boże na Prawobrzeżu w Szczecinie pastora Henryka. Dzisiaj wieczorem mają koncert, drugi w Szczecinie, a jutro w poniedziałek wyjeżdżają do Lipian, tak? I także tam u Małgosi, u Bartka w Lipianach będą mieli koncert tam w tym Domu Kultury, w którym też my się spotykamy zazwyczaj i we wtorek wracają. Wspaniali ludzie, naprawdę też im bardzo dziękowałem. Tam gdzieś tam na Facebooku, na stronie internetowej są różne filmiki z ich udziałem. Wejdźcie na profil naszego zboru na Facebook, tam jest sporo różnych zdjęć. Jest także nabożeństwo, jest także cały koncert nagrany już i umieszczony na stronie także zborowej, facebookowej, także stronie www. Z czwartku, tak? Marek nagrał w czwartek koncert i on już też jest do obejrzenia. Za co Markowi też dziękuję, za jego też służbę techniczną. Myślę, że to był naprawdę fajny czas. Powiem Wam tylko i też jak to się stało, że oni przyjechali w takim składzie, a nie innym. Tak jak Helen mówiła u nas na koncercie, chyba tylko 2-3 osoby się znały wcześniej z tej grupy. Znaczy ona znała wszystkie te osoby, ale między sobą to były tylko 2-3 osoby, które się znały. Po prostu wzięła tylko swoich muzyków i rzuciła ogłoszenia, że do kościoła, do ludzi wierzących, jeśli ktoś chce jechać na misję do Polski, to zapraszam. Jest muzykiem, to zapraszam. Trzeba tylko sobie kupić bilet, ponieważ oni przyjechali tutaj też za swoje pieniążki. Myśmy im zapewnili tylko pobyt cały i sfinansowaliśmy ich pobyt, ich przyjęliśmy, daliśmy im gościnę, a koszty przylotu to wszystko pokrywali sobie sami. I to jest też takie fajne świadectwo ich ofiarności i tego, że są ludzie, którzy myślą o Kościele w ten sposób, tak? Że są w stanie sami dać, wyłożyć swoje pieniądze po to, żeby tu przyjechać, po to, żeby nam usłużyć, po to, żeby usłużyć Kościołowi w Polsce. I to są dla nas też cenne rzeczy, cenne wsparcie już przez całe imprezy, przez same imprezy, ale także widząc ofiarność, takie oddanie tych młodych ludzi. Oni tu przyjechali nie chodzić po sklepach, nie leżeć na plaży, nie pić piwo, jak to inni Anglicy przyjeżdżają do Gdańska czy do Krakowa, ale przyjechali tutaj służyć Kościołowi, służyć Bogu i to jest naprawdę także piękne świadectwo. To powiedz ty, Małgosia, bo... No musisz wstać. No tak, bo tak jeszcze o Helen, bo Helen bardzo skromna kobieta jest. A to jest, ona jest na etacie w Kościele Wielkiej Brytanii, właściwie jako taka osoba, lider uwielbienia, jako prorok, jako ewangelistka, więc to tak, ona bardzo skromna osoba, ale no, jest prowadzić wielkie, wielkie, tysięczne konferencje w Wielkiej Brytanii, uwielbiające, na które się zjeżdża cała Wielka Brytania i robi to. To jest jej powszedni chleb, tak? Teraz też pojechała prosto z Polski, będzie jechała, jest zaproszona jako taki mówca w Anglii na taki obóz dotyczący uwielbienia, taki tydzień takich warsztatów uwielbiających, uczy ludzi jak uwielbiać, jak zbliżać się do Boga. No i to taka jest... przyjechać do tego naszego małego świnka tutaj. Tylko chciałam podkreślić wagę tego, jak to dużo znaczy i że fajnie taką osobę, że mogliśmy mieć i czerpać z niej i uczyć się od niej
Bóg mógł ją używać dla nas, dla naszej społeczności i dla naszego miasta. Dziękuję. Tak, jeszcze po tych wszystkich koncertach wiele osób, wiele modlitw, oddanie życia Bogu, te uzdrowienia, o których dzisiaj mówiłem, pewnie o których się nie dowiemy. Więc to wszystko jest taki duchowy owoc, który już widzimy, a wierzę, że jeszcze zobaczymy więcej, że Bóg nam tą łaskę ukaże, że ten element siania, w którym uczestniczymy, wyda plon we właściwym czasie. Dobrze, kochani, to tyle, jeśli chodzi o nasze gości w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi jeszcze o takie ogłoszenie, to przypominam, że w sobotę najbliższy planowaliśmy spływ kajakowy. Nie ma dzisiaj naszej głównej organizatorki, Ani Bilińskiej, która gdzieś tam z dziećmi jeszcze pojechała na wakacyjne wyjazdy. Ale jeśli macie jakieś pytania, czy chęć przystąpienia na ten spływ, to zachęcam Was do tego, żebyście podeszli do mnie po nabożeństwie. Ja Wam powiem, jeśli chodzi o te kwestie techniczne. Będzie to krótki taki spływ, chyba tylko dwugodzinny, dlatego że poziom w rzekach jest bardzo, wody jest bardzo niski i dużo byłoby przenoszenia tych kajaków, ale taka dwugodzinna wyprawa bezpieczna, płytko, więc zachęcam też w imieniu Ani i wszystkich i zakończymy jakimś ogniskiem w sobotę rano. Jeśli chodzi o te kwestie techniczne, szczegóły, to zapraszam po nabożeństwie do mnie, dobrze? Będziemy o tym rozmawiać, osoby chętne. Dobrze, a teraz Słowo Boże, tak? A teraz skupimy się na Słowie Bożym. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze ubiegłotygodniowe kazanie. Od kilku tygodni właściwie rozważamy różne sytuacje ze Starego Testamentu, z pierwszej księgi Samuela, ponieważ tak się stało, że akurat studiuję tą księgę, czytam, więc czerpię z niej inspirację do naszych rozważań niedzielnych. I to jest pierwsza księga Samuela, pierwsza księga królewska, to jest taka studnia bez dna, jeśli chodzi o różne historie. Ciężko je przeanalizować w ciągu tych pół godziny czasu na kazanie, więc wyciągamy tylko takie tematy, ale mam nadzieję, że one się łączą i budują pewien obraz. Tydzień temu mówiliśmy o królu Saulu i chciałem króla Saula pokazać w trochę innym świetle niż zazwyczaj go postrzegamy, bo zazwyczaj go postrzegamy jako taką postać negatywną, prawda? W opozycji do Dawida, w opozycji do niego. Natomiast to, co pozytywnego o królu Saulu można znaleźć, pewnie wiele innych rzeczy, to był ten cytat z pierwszej księgi Samuela 14:52, że przez całe życie Saula trwała zacięta wojna z Filistynami. Gdy tylko spostrzegł Saul jakiegoś dzielnego mężczyznę, zabierał go do siebie. I mówiliśmy tydzień temu o tym, jak Saul był sprawnym organizatorem, tak? Jak był człowiekiem, który miał powołanie do walki z Filistynami, miał chronić swój naród przed tym pogańskim narodem. I to była jego służba dla Izraela, dla tego narodu. Bóg go powołał na króla, żeby ochronił Izraela od Filistynów. A z drugiej strony miał taką niezwykłą umiejętność zbierania wokół siebie ludzi, którzy gdyby nie on, byliby zwykłymi rozbójnikami, jakimiś tam rzezimieszkami, dokładnie, uciekło mi słowo, rzezimieszkami, którzy gdzieś tam plądrują jakichś kupców pewnie na drogach izraelskich czy tam judzkich, a dzięki jego osobie, dzięki jego służbie króla Saula stali się wojownikami, oficerami, dowódcami. I mówiliśmy tydzień temu o tym, że Bóg szuka dzisiaj nas także, że Bóg potrzebuje drużyny, że jeśli mamy wypełnić Boże powołania, Boże zadania jako Kościół, jako ludzie wierzący, to potrzebujemy także być drużyną, tak jak Saul ze swoją drużyną, a wtedy możemy rozwiązywać pewne trudności, możemy walczyć z Filistynami, możemy walczyć z Amonitami, możemy walczyć z Goliatami w naszym życiu i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ta historia sprzed tygodnia. Dzisiaj chciałbym zrobić krok
krok dalej i zasygnalizować wam właściwie pewien temat, ponieważ trudno go omówić w całości, ponieważ jest on rozległy, wielowątkowy i mam nadzieję, że przez te kazanie was zachęcę do lektury pierwszej księgi Samuela, bo tam jest masa pięknych historii. Taka bardzo dziwna, zadziwiająca historia w Biblii. To jest opowieść o trzech osobach powiązanych ze sobą potężnymi więzami. Więzami miłości, nienawiści i zazdrości. Kiedy popatrzymy na trzy niezwykłe postacie w Starym Testamencie, właśnie króla Saula, jego syna Jonatana i Dawida, który miał być królem po Saulu, został namaszczony przez proroka Samuela na króla po Saulu, który całe życie służył królowi Saulowi, był jego wiernym poddanym, a nawet kiedy Saul nastawał na jego życie, kiedy chciał go zniszczyć, bo widział w nim zagrożenie, w pewnym momencie Saul ma obsesję na punkcie Dawida, ponieważ widzi, że Bóg namaszcza na króla, ściga go. Pamiętacie, Dawid nigdy nie wyciągnął ręki na pomazańca pańskiego. Nigdy, pomimo tego, że miał okazję, miał sposobność zabić króla Saula, tego, którego tropił, chciał go podstępem odebrać mu życie, nigdy tego nie zrobił, ponieważ wiedział, że Saul był namaszczony od Boga na króla Izraela. Czekał na swoją kolej. Dawid czekał na swoją kolej. A z drugiej strony więc Dawidem a Saulem jest postać niezwykła, jest Jonatan, tak? Z jednej strony syn króla Saula, następca tronu, prawowity, a z drugiej strony, wiecie, człowiek, który czuł się zobowiązany wobec swego ojca, Saula, w końcu jest jego synem, następcą tronu. Więc to naturalne więzi, które są między synem a ojcem, występowały także w tej relacji. A z drugiej strony Jonatan był przyjacielem Dawida, niezwykłym przyjacielem. Powiemy sobie parę słów na ten temat. Więc pomyślmy dzisiaj troszkę o Jonatanie. W jakiej on był trudnej sytuacji, między, jak my to dzisiaj mówimy, młotem a kowadłem, tak? Z jednej strony miłość do swojego przyjaciela, do Dawida, a z drugiej strony zobowiązania wobec ojca, wobec narodu, wobec króla, ponieważ on miał świadomość tego, że nie żyje dla siebie. On wie, że ma obowiązki wobec swojej ojczyzny, wobec swojego powołania. To, czego dzisiaj brakuje w naszym społeczeństwie, tak? Zobaczcie, nie ma takiej mentalności w nas. Ludzie nie biorą odpowiedzialności. Mężowie nie biorą odpowiedzialności za swoje często rodziny, za swoje dzieci, za swoje małżeństwa. Nauczeni jesteśmy zmian, zdrady. Nie ma w nas, w naszym społeczeństwie często, w naszej mentalności, to takiego poczucia honoru, danego słowa, tego, że to jest moje miejsce, to jest moje powołanie, muszę pewne rzeczy robić, muszę pewne rzeczy, zadania wykonać, czy one są lekkie, czy trudne, na dobre, czy na złe. Przysięga, nawet przysięga małżeńska, są tylko często słowa, wprawdzie ślubujemy bycie z sobą aż do śmierci, w chorobie, w znoju, w trudnych sytuacjach życiowych, ale wiecie, co z tego wychodzi bardzo często. Niewiele, tak? Taki jest obraz współczesnego człowieka zachodniej kultury. Jaka przepaść między postawą Dawida, Saula także, a także Jonatana. To są ludzie z innej, powiedzieliśmy, gliny ulepieni, tak? Mają poczucie obowiązku, mają poczucie służby swojemu powołaniu, swojemu narodowi, swoim rodzinom. I to jest piękny wzór dla nas wszystkich, także do naśladowania. Ale wróćmy do tej trudnej relacji. Bo zawsze mnie to frapowało, dlaczego Jonatan nie poszedł do końca za Dawidem, ale został przy ojcu. I pamiętacie, że ta historia się tragicznie kończy, bo Jonatan ginie na polu bitwy przeciwko Filistynom. Ginie razem ze swoim ojcem. Jego ojciec odbiera sobie także życie na tym polu bitwy. Saul był królem, niewątpliwie takim namaszczonym przez Boga, ale z pokornego człowieka stał się tyranem, targanym nienawiścią. Saul o Bogu, o najwyższym Bogu mówi do proroka Samuela: Twój Bóg,
Tak jakby się do końca z tym Bogiem nie utożsamiał. A Dawid zna Boga, doświadcza Go, kocha bardziej niż ktokolwiek wtedy. Saul miał napaści takiej nienawiści, wprost demonicznej, niebezpiecznej dla otoczenia. Ale gdy Dawid grał, pamiętacie, na harfie, to te demony odchodziły, to demony ustępowały. Saul był królem, który przy końcu, żeby osiągnąć swoje cele, nie wahał się robić rzeczy głupich po prostu, ale wydawało mu się wtedy mądre. Saul radził się wróżek, rozmawiał z demonami przez medium, a Dawid we wszystkim radził się Boga, uwielbiał Go pieśnią, grał dla Boga. Saul, tak jak powiedzieliśmy, był ojcem Jonatana. Dawid był jego najukochańszym przyjacielem, bliższym niż brat. I pośrodku tej trudnej relacji między Saulem a Dawidem jest właśnie ten Jonatan, młody, odważny, rozumiejący to, że Dawid jest wybrany przez Boga, a jego ojciec jest szalony, niebezpieczny. On rozumiał, Jonatan rozumiał, że przyszłość należy do Dawida, że to było oczywiste, że to on będzie królem i nawet deklaruje, że będzie drugi po nim, że pomimo tego, że ma naturalne prawo do bycia następcą swego ojca, króla Saula, to deklaruje w sposób niezwykły posłuszeństwo także Dawidowi, jako temu, który został namaszczony przez Boga. Dawid został królem, a Jonatan miał być tym drugim po nim, a jednak nie zdążył, bo zginął razem z Saulem. Ale pomyślmy jeszcze, jak w tym czasie, kiedy królował ciągle Saul, który żądał, który właściwie był pełen nienawiści do Dawida. Jak wyglądała sytuacja Dawida w tym czasie? Dawid był namaszczony, pamiętacie, na króla pokryjomu, wyklęty przez króla Saula, tułał się po pustyniach, tułał się po jaskiniach, za kompanów miał jakąś taką, wiecie, znowu bandę wygnańców. Owszem, z czasem zrobił z nich po latach oficerów doborową armię, ale na początku wcale nie zapowiadało się to tak różowo, jak się skończyło, tak? Jonatan, próbuję jakoś tak wczuć się w tą sytuację i zastanawiam się, co mógł myśleć w tej trudnej sytuacji Jonatan. Jonatan być może po prostu czekał na moment, kiedy jego ojciec umrze. Wydawało mi się to najrozsądne wyjście z sytuacji. Dlaczego Jonatan nie poszedł za Dawidem, tak na 100%? Parę razy ochronił Dawida przed swoim ojcem, to prawda, ale dlaczego do końca nie poszedł za Saulem? Prawdopodobnie czekał, że umrze jego ojciec. I kiedy Dawid obejmie królestwo, to on bezpiecznie będzie mógł do niego dołączyć i pozostać z nim przy nim. I wiecie, kiedy się nad tym zastanawiamy, to zobaczymy, że Jonatan, aby uczestniczyć w królestwie Dawida, o którym wiedział, że było dobre, że było od Boga, musiał najpierw zostawić wszystko, przejść na stronę Dawida. Ale wiecie, oznaczałoby to zerwanie więzi z ojcem, tak? Oznaczałoby to w pewnym sensie bunt wobec ojca, chociaż nie byłby to bunt wobec ojca, bo Jonatan musiałby po prostu zrobić coś z miłości do Dawida, która była wielka, ale coś go trzymało przed tym krokiem. Oznaczałoby to także dla Jonatana zerwanie ze swoim życiem. Oznaczałoby to życie, wiecie, wśród wyrzutków, po jakichś grotach, jaskiniach, na pustyni, bez pałacu, bez wygód, często w poczuciu zagrożenia. Trzeba byłoby zaryzykować, narazić się na gniew swego ojca. Dopiero później Jonatan mógłby zostać najbliższym współpracownikiem przyszłego króla. Pomimo swojej miłości do Dawida, do swojego przyjaciela, nie zdecydował się na taki krok. Zginął razem ze swoim ojcem, okultystą, szaleńcem. Jonatan zginął, mam wrażenie, po niewłaściwej stronie. Mam wrażenie, że nie taki był zamiar Boży w tym wszystkim. Mam wrażenie, że
Jonatan gdzieś zatrzymał się w pół kroku. Z jednej strony kochał ponad wszystko swego przyjaciela Dawida, ale czuł się zobowiązany wobec swojego ojca i wobec różnych układów politycznych. I to go zatrzymało w pół drogi. Chciałbym, żebyście obejrzeli tą krótką scenę, która jest zrealizowana także w postaci filmu. Ojcze. Pana! Pana! Ojcze. Pana! Wojska Filistynów są w dolinie koło wzgórza Gilboa. Dawid jest bardzo blisko. Zapomnij o Dawidzie. Musisz bronić królestwa. To twój obowiązek. Dobrze. Trzeba przygotować się do bitwy. Powiedz żołnierzom, że o świcie wyruszamy ku wzgórzu Gilboa. Jonatan, ratuj się. Nie, walczymy razem. Ojcze. Czy moje grzechy były tak wielkie, że musi za nie cierpieć cały Izrael? Miażdżące zwycięstwo Filistynów. Co z Saulem? Nie żyje. Myślisz, że śmierć Bożego Pomazańca to błahostka? Co z Jonatanem? Pojmani go. Pozbyć się go. Oto jak upadają mocarze. Możemy wracać do domu. Lud będzie pragnął, aby go bronił i zjednoczył. Oh.
Nadszedł nasz czas. Czy ta historia, bracia i siostry, ma jakieś odniesienie do nas? Czy ta historia ma jakieś odniesienie do naszego życia? Wierzę, że tak, wielkie, ogromne. I jeden fragment z pierwszej księgi Samuela chciałbym na początku przeczytać z 18 rozdziału, z pierwszego wiersza. Dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jonatan tak jak samego siebie. To jest ten opis tej przyjaźni, tej niesamowitej więzi. Jonatan obdarza Dawida przyjaźnią, tak po prostu. Wcześniej nie znał go zbyt dobrze i chyba w każdej przyjaźni jest taki element, kiedy widzimy kogoś pierwszy raz w życiu, nie jesteśmy w stanie określić, czy ta osoba mogłaby zostać naszym przyjacielem, czy też nie. Ale nie to jest w przyjaźni najważniejsze. Najważniejsza jest wspólnota dusz. Coś więcej niż zwyczajne lubienie kogoś, ale taka subtelna forma jedności. I drugi fragment, który pokazuje tą relację z pierwszej księgi Samuela, 20 rozdział 23. Przyrzeczenie zaś, które złożyliśmy ja i ty, jest takie. Oto Pan między nami. Oto Pan między mną a tobą na wieki. Tu mamy inne tłumaczenie troszkę Biblii Warszawskiej. Świadkiem zaś sprawy, którą omawialiśmy ja i ty, jest między nami Pan na wieki. A Biblia Tysiąclecia mówi, przyrzeczenie zaś, które złożyliśmy ja i ty, Dawid i Saul, jest takie, oto Pan między mną a tobą na wieki. I w tym sformułowaniu jest tu recepta, wierzę, że jest tutaj recepta na trwałą i piękną przyjaźń. Tą receptą jest Pan między mną a tobą. Ty jesteś między nami Pan na wieki. Jest między nami Pan na wieki, tak? Oto Pan między nami a tobą na wieki. I wierzę, że tu jest pewna recepta. Ta przyjaźń chrześcijańska nigdy nie jest taką relacją tylko dwustronną, ale zawsze ma szczególne odniesienie do Boga i tylko wtedy ma sens. Być przyjacielem, to znaczy pragnąć dobra dla tej drugiej osoby. W tym przypadku chodzi o dobro najwyższe, o dobro samego Boga. Dlatego przyjaciel to ten, kto chce upomnieć się o moje życie nawet wtedy, kiedy schodzę z drogi Chrystusowej. To przyjaciel to ten, kto jest w stanie upomnieć się o moje życie. To ten, kto pomoże odnaleźć Boga na nowo. Przyjaciel w chrześcijaństwie to ten, kto gdy widzi, że odchodzę z drogi Pana, że odchodzę ze ścieżki Bożej, jest w stanie przyjść do mnie i powiedzieć mi, wracaj do Boga, wracaj do Pana, ponieważ na Nim opiera się nasze życie. Pan między mną a tobą. To jest ta zasada, która każe nam w końcu nieustannie pytać samego siebie, czy to, czego pragnę dla mojego przyjaciela, jest tym, co jest dobre. Więc z jednej strony, zobaczcie, mamy niesamowitą więź między Dawidem a Saulem, przepraszam, Dawidem a Jonatanem, więź przyjaźni, o której czytaliśmy w tych dwóch wersetach, a z drugiej strony Jonatan nie był w stanie uwolnić się od swego ojca, nie był w stanie uwolnić się od swojego świata. I mam wrażenie, że nie potrafi umrzeć dla tego, co właśnie cielesne. Zostawić wygód, pozycji, stać się nikim, aby pójść za tym, w co wierzył całym sercem. Bo wtedy, kiedy musiałby dokonać tego wyboru, stałby się nikim. Z księcia, z następcy tronu, stałby się zbiegiem, jak jego przyjaciel Dawid. I być może lekko, być może troszkę na wyrost go w ten sposób oceniam. Nie wiem, takie mam wrażenie, czytając tą historię, że Jonatan pomimo swojej wielkiej miłości, relacji przyjacielskiej z Dawidem, gdzieś tam zatrzymał się w pół drodze. I nie był gotów na pójście za Dawidem, nawet jeśli wtedy oznaczało to banicję, tak? Bo wtedy oznaczało to coś złego z punktu widzenia tego świata. Wiecie, kiedy stajemy się chrześcijanami,
Chcąc nie chcąc, zaczynamy płynąć pod prąd. Kiedy wybieramy Chrystusa w naszym życiu, to czy chcemy, czy nie chcemy, to zaczynamy płynąć pod prąd. Nie da się żyć zgodnie z chrześcijaństwem, nie da się żyć zgodnie ze swoim sumieniem i zgadzać się na wszystko ze wszystkimi. Tak? To oczywiste. Ale problemem jest to, że aby pójść do końca za Bogiem, czasami trzeba skądś odejść. Tak? Czasami trzeba narazić się na wściekłość, na pogardę tych, na których nam zależy. Bo wiecie, kiedy wściekli są na nas ludzie, na których nam nie zależy, to nie jest to problem. Ale kiedy jest pogarda czy wściekłość ludzi, na których nam zależy, to jest to pewna cena, którą płacimy, idąc za Chrystusem. I czasami trzeba skądś odejść, tak jak Jonatan musiałby odejść ze swojego pałacu, od swojego ojca. I to byłaby cena najwyższa tej przyjaźni. Żeby tak zrobić jednak, żeby zdecydować się na pójście za Chrystusem do końca, na związanie swojego życia z Jezusem, które oznacza poniesienie pewnej ceny. Takiej ceny zerwania relacji, wyjścia z wygodnego życia, ze służenia Twym Panom. Żeby na taki krok się zdecydować, trzeba autentycznie spotkać Boga w swoim życiu. Trzeba osobiście naprawdę spotkać Boga. I wiecie, bo tylko taki człowiek, który doświadczył miłości Chrystusowej, jest gotów pójść za Jezusem, bez względu na to, czy to znaczy, nie wiem, wywalenie z domu, utrata pracy, bez względu na to, czy to znaczy, że będę w stanie niepewności, co dalej, bez względu na to, czy to oznacza być może tułanie się gdzieś tam po jakichś jaskiniach czy grotach, bez względu na to, czy to oznacza pogardę, czy gniew, czy odrzucenie ludzi, wśród których żyję, albo przyłączenie się do grupy ludzi, którzy są pogardzani przez innych. Na tym polega wiara. Wiara, która kosztuje. Wyrzeczenie, która jest pójściem za Bogiem bez kompromisu pewnego. I mam wrażenie, że w tej historii tego zabrakło. Wiecie, kiedy się czyta historię tych trzech mężów Bożych, to nie widzimy Saula, który z jakimś takim zapałem szuka Boga. Nawet nie widzimy Jonatana, który z jakimś takim zapałem szuka Boga. Bardziej bazuje, polega na Dawidzie. Tylko Dawid był kimś, kto prawdziwie znał Boga, uwielbiał Boga, pisał pieśni, psalmy, modlił się, rozważał godzinami słowo, znał Bożą łaskę nawet wtedy, kiedy żył pod zakonem. Dawid miał siłę przeciwstawić się wszystkim okolicznościom. Dawid miał siłę, zobaczcie, ryzykować własne życie, żeby wypełnić Bożą wolę, ponieważ on znał Boga, ponieważ doświadczył, był w stanie zaryzykować swoje życie. I on się nie zawiódł na tym Bogu. Nie zawiódł się na tym Bogu. Odziedziczył tron, tak jak mu Bóg obiecał. Jonatan zginął. Jonatan zginął. Nie był w stanie zostawić swojego miejsca dotychczasowego i pójść za Dawidem. I te jego dotychczasowe miejsce przy królu, przy Saulu, zobaczcie, okazało się jego grobem. Te miejsce, które wydawało mu się, że daje mu poczucie bezpieczeństwa, stabilność. No wiecie, był księciem, następcą tronu. Te miejsce, które wydawało mu się, że jest gwarantem jego przyszłości, które nie był gotów zostawić i pójść w nieznane za Dawidem, w konsekwencji okazało się jego grobem. Ta relacja, której nie był w stanie zaryzykować zerwanie jej ze swoim ojcem. W tym filmie było to fajnie pokazane. W pewnym momencie Saul mówi Jonatanu, uciekaj, ratuj się. Ale on się czuł zobowiązany wobec swojego ojca i został i zginął. Zobaczcie, to nam pokazuje, ta historia nam pokazuje, że w naszym pójściu za Jezusem też czasami musimy dokonać wyborów. Nie są to wybory przeciwko innym ludziom, ale idąc za Jezusem nie możesz się podobać wszystkim. Nie możesz podobać się każdemu człowiekowi i godzić się na zdanie, które są sprzeczne z Ewangelią w swoim życiu. Musisz być gotowy
powiedzieć odważnie, jaka jest prawda, nawet jeśli ryzykujesz zerwanie relacji z najbliższymi, z ludźmi, którzy wokół ciebie są i na których ci zależy. Wtedy pokazuje się też prawdziwa miłość, prawdziwe relacje z tymi najbliższymi, czy oni są gotowi zaakceptować twoje naśladowanie Jezusa, pójście za Jezusa. Czasami opuszczenie jakiegoś miejsca wiąże się z tym, że wiecie, wyklina nas rodzina, nie będzie pomagać finansowo, nie zrozumieją nas przyjaciele, zostaniemy na jakiś czas sami, pogorszy się komfort naszego życia. Wiecie, są nawet takie miejsca na ziemi przecież, że można stracić życie na chrześcijaństwo. I wiecie, ludzie z jednej strony marzą o wolności, ludzie marzą o takim życiu, o jakim czytamy w Biblii, ale nie mają odwagi i siły, żeby zrobić krok i wyjść chociażby poza te ludzkie relacje, które nas ograniczają. Czasami nie mamy odwagi, nie wiem, wyprowadzić się z domu. Czasami nie mamy odwagi, żeby na przykład się ożenić, bo ludzie się boją, bo młody mężczyzna boi się zostawić swoją mamusię, prawda? Jej gniew, jej emocje, jej poczucie winy wobec niej. Do przełamania takiej kontroli duchowej trzeba siły duchowej, ale potrzeba być też zdecydowanym, nawet cierpieć na wolności, żeby potem mieć ten cudowny przywilej życia zgodnego z Ewangelią, życia za Chrystusem. Ta historia nas zachęca, wierzę, że ona jest taką, ma taki, także taki wymiar zachęty do tego, żeby pójść śmiało za Jezusem. Pójść śmiało za Chrystusem, tak jak być może Dawidowi zabrakło sił, przepraszam, Jonatanowi zabrakło sił, żeby do końca pójść za Dawidem. Tak, niech nam nigdy nie zabraknie sił, żeby do końca pójść za Jezusem, jeśli nawet to będzie oznaczało zerwanie jakichś więzi, nawet jeśli będzie to oznaczało cenę, koszt, jaki będziemy musieli ponieść. Wtedy będziesz szczęśliwy, nawet jeśli chwilami, nawet jeśli czasowo będziesz musiał mieszkać po grotach, żyć w poczuciu zagrożenia i niepewności, to na tym polega wiara, to na tym polega ufność Bogu, że jestem w stanie zaryzykować całe swoje życie, żeby być posłuszny Chrystusowi, żeby być wierny Jezusowi. Jestem w stanie zaryzykować swoją karierę, może pracę, a wiemy, jak jest trudno dzisiaj o pracę. Jestem w stanie z pewnej rzeczy zrezygnować, czy zaryzykować stratę, żeby być wierny Jezusowi. Żeby iść za Nim, żeby Go naśladować. Kochani, to jest też wyzwanie, które dzisiaj przed nami stawia ta historia. Jeśli czujesz, że stoisz w takim rozkroku jak Jonatan, jeśli czujesz, że stoisz w takim rozkroku jak on, to podejmij dzisiaj dobrą decyzję. To powiedz dzisiaj sobie i Bogu, sobie w głębi serca, Bogu, Boże, idę za Tobą. Jezu, idę za Tobą. Naśladuję Cię, nawet jeśli zapłacę jakąś cenę. Chcę być wierny Tobie, przede wszystkim Tobie. Wybieram Cię, Jezusa, w swoim życiu. Amen. Powstańmy. Módlmy się. Panie, do Ciebie przychodzimy, Wszechmogący Boże. Panie, do Ciebie przychodzimy jako naszego Króla, jako naszego Zbawiciela. Przychodzimy jako do Boga, który ma nasze życie w swojej dłoni, Boże. I wołamy do Ciebie, Panie, abyś dał nam Ci siłę i odwagę, aby iść i zwyciężać dla Ciebie. Panie Jezu, chcemy iść i naśladować Ciebie, bez względu na wszystko. Chcemy iść i naśladować Ciebie, Panie, bez względu na ceny, koszt, który musimy czasami ponieść, Boże, żeby być wiernym Tobie. Daj nam siłę, Panie. Daj nam wierność. Daj nam moc do tego, żeby iść za Tobą każdego dnia. Dziękujemy Ci, Boże. Za Twoją łaskę, za Twoją siłę i za to, że Ty nas wzmacniasz, Panie, że na tej drodze za Jezusem wzmacniasz naszą duszę, Panie. Panie, wzmacniasz nas także przez swoją ofiarę, przez to, że ta ofiara jest żywa i skuteczna i dostępna tutaj, na ziemi, Panie. Dziękujemy Ci za to, za przebaczenie grzechów, dziękujemy Ci za przebaczone winy, za przelanie krwi Twojej na Golgocie i za to, że nas dzisiaj Panie, pokrzepiasz także tym stołem, który przed nami. Panie, zastawiasz. To jest stół Twojej łaski. Panie,
ten stół, który wyobraża Twoją ofiarę, wyobraża, jest także żywym posileniem naszego życia. Przez Twoją krew, przez Twoje ciało przybite na krzyżu Golgoty, Ty dajesz nam siłę, Ty dajesz nam moc do tego, żeby podobać się Tobie, żeby naśladować Ciebie. Panie, i modlimy się teraz, wzmocnij nasze dusze. Wzmocnij nasze dusze także tą wieczerzą, Panie, którą będziemy mieć teraz. Wzmocnij swoim ciałem, swoją krwią nasze dusze, abyśmy szli za Jezusem wiernie i wytrwale. Aleluja. O nasz Pan i Król, odziany w majestat swój, ziemią raduj się. Świętym prawom. Boże, wybacz nam dzisiaj to wszystko, co złego uczyniliśmy. Posil nasze dusze i daj nam moc do tego, żeby iść i naśladować Ciebie, Panie. O to Cię prosimy, Panie, o przebaczenie naszych win i grzechów. A Bóg Wszechmogący, który przebacza wszystkim, którzy prawdziwie pokutują, niech się zmiłuje nad nami, przebaczy i wyzwoli nas od wszelkich grzechów naszych, utwierdzi i umocni nas we wszystkim, co dobre i zachowa nas ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Oto Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dziękował i my także dziękujemy za ten chleb, który jest znakiem Jego ciała rozpostartego na Golgocie. Panie, dziękujemy Ci, że przyszedłeś na świat jako żywy chleb, aby wszyscy, którzy uwierzą,
Ojcze Zbawny, Panie nasz, tak bardzo cierpiałeś dla każdego z nas, o Twoje sińce i rany, w których jest nasze uzdrowienie, uzdrowienie naszych dusz i naszych ciał. Dziękujemy Ci, Zbawny Panie, za tą ofiarę na krzyżu, na którym bardzo cierpiałeś, Panie, abyśmy mogli żyć i żyć wiecznie. Przez Twoją ofiarę na krzyżu, przez zasłonę rozdarta w świątyni jerozolimskiej, przychodzimy do miejsca Najświętszego. Klękamy przed Tobą i bierzemy swoje rąk, Panie, chleb, który Ty nam dajesz jako swoje ciało. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. A podziękowawszy, Pan Jezus złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, kiedy było po wieczerzy, wziął Pan Jezus kielich w swojej dłonie i błogosławił, i my również to samo czynimy. Ojcze, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa stajemy teraz przed Twoim świętym tronem i prosimy Cię o błogosławieństwo ten kielich, który jest pamiątką i symbolem Twojej świętej krwi, która została przelana na wzgórzu Golgoty. Dziękujemy Ci, Panie, za tą wspaniałą ofiarę, którą uczyniłeś, Panie, znak miłości do nas, Panie. Dziękujemy Ci za nią. I jeszcze raz prosimy o błogosławieństwo ten kielich w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. A kiedy podziękował, to powiedział: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Duchu Święty, stąd teraz na nas i na te dary chleba i wina i spraw, aby poprzez tą wieczerzę Chrystus prawdziwie zamieszkał w nas, aby w Nim. Wyznajemy wspólnie naszą wiarę w Chrystusa. Oto Chrystus umarł, oto Chrystus zmartwychwstał, oto Chrystus przyjdzie w chwale. Amen. Przystąpmy do stołu Pańskiego. Zapraszam osoby, które się pojednały z Bogiem, z ludźmi, które przyjęły chrzest wiary. Cieszmy się społecznością z Panem. Jezus cierpiał za mnie.
Panie, dziękujemy Ci za tą dzisiejszą społeczność, za to, że mogliśmy się spotkać wspólnie, przede wszystkim z Tobą, Boże, doświadczyć Twojej łaski, Twojej miłości, pocieszenia, zachęty, Boże, ostrzeżenia. I spraw, żeby to dzisiejsze nabożeństwo, to dzisiejsze słowo, także ta dzisiejsza modlitwa, Panie, była tym, co da nam siłę przez ten najbliższy tydzień w naszym przywiązaniu i wytrwałości dla Ciebie, Boże. Panie, pobłogosław ten tydzień, który jest cały przed nami. Panie, chcemy iść i zwyciężać dla Ciebie, Panie. Chcemy iść Twą drogą w tym tygodniu, Panie, bez względu na okoliczności, jakie są przed nami. A łaska i miłosierdzie i pokój i radość Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego niech będą z nami na naszych drogach. Amen. Amen.